Pan Stefan P. został skazany za przestępstwo polegające na przekroczeniu uprawnień, natomiast drugi z oskarżonych został skazany za przestępstwo polegające na podżeganiu do tego przestępstwa. Pan Stefan P. otrzymał karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby i również grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 50 zł każda, a także orzeczono wobec niego zakaz zajmowania stanowisk administracji państwowej i samorządowej na okres 3 lat. Sąd skazał także Jana P., dyrektora jednego z wydziałów starostwa w Pile. Usłyszał on wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a także 2-letni zakaz zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej. Jan P. musi także zapłacić grzywnę. Teraz sąd sporządzi uzasadnienie wyroku. Ma na to 14 dni. Samorządowcy zapowiedzieli złożenie apelacji. Na jej wniesienie będą mieli 2 tygodnie od daty doręczenia im wyroku wraz z uzasadnieniem. Przypomnijmy. Były wicestarosta Stefan P. miał załatwiać pracę oraz awanse swoim znajomym mimo braku ich kompetencji. W 2018 roku samorządowców zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne.